Witam wszystkich serdecznie. Mój sklep dziś odwiedził kolega Andrzej Wiecki. Chciałem zadać mu kilka pytań dotyczących jego gołębi, młodych lotów. Jak on to robi, że on nie gubi gołębi młodych? Kolego Andrzeju, witam Cię. Witam. Teraz powiedz, ile masz gołębi? W tej chwili mam 52. Z tego, co mi wiadomo, Ty nigdy nie miałeś rozpłodu. Nigdy nie miałem rozpłodu. I ile młodych wychowujesz? 46, 47 co roku. Ja z tego, co ja wiem, to Ty nie gubisz gołębi. Mój kolega Bańko nie może się nadziwić, bo latacie w jednej sekcji, że mówi Wiecki, jak on to robi, że nie gubi gołębi. Cała Polska gubi gołębie. Powiedz wszystkim kolegom, jak to zrobić, żeby ich nie gubić. No dla mnie to jest dziwne, że dużo hodowców, dużej ilości gołębi młodych gubi i starych. Ja młodych nie mam rozpłodu, nigdy nie miałem i nie mam. Mam mały gołębik, moje stado gołębi podstawowe to jest tak około 52-53 stare. I młode lekko przyciemniam, nie mocno, pozwalam im spierzyć. A kiedy wychowujesz młode? 14 marca, 14 lutego, przepraszam, paruję. Mhm. I tylko wychowuję po jedni, po dwa młode, tylko z tego co się uchowa, z tego lotuję. Potem zaszczepię i na ospę i na sarmowirem. A czym szczepisz? Mikosarmowirem, ostatnie dwa lata. I ostatnie dwa lata praktycznie nie gubię, dziwią się wszyscy hodowcy, że... No bo wkładasz na pierwszy lot określoną ilość gołębi, na ostatni lot taką samą. Jeszcze mam loty dodatkowe, Kościerzyna organizuje i tam również Eberswalde 300 chyba to było. No latasz z dużymi sukcesami w tych lotach. Tak. Bo. No, ale teraz powiedz co, przyciemniasz, to co jest kluczem tego, że ty ich nie gubisz? Co jest kluczem, że ich nie gubię, ja ich przyciemniam, pozwalam im trzy pióra zwalić, dwa, trzy i potem ich wywożę od razu na 30, pewnie do Kościerzyny będzie 35 km pierwszy raz i się zlatują. Zlatują się, nieraz cały dzień się zlatują i potem już żaden z nich się w lotach, do końca lotów, łącznie z dodatkowym lotem, nie gubią się. No ale jak je przyciemiasz, to wtedy je trzymasz w zamknięciu bez wypuszczania? Bez wypuszczania, 1 czerwca zaczynamy. Ale czy pierwszy oblot młodych gołębi jest 1 czerwca? 1 czerwca. Dzień dziecka wypuszczam pierwszy raz, dzieci mają wolność. Dzieci mają wolność, twoje gołębie też. I wtedy wywozisz je kiedy? Tak, po jakim czasie? Po miesiącu? Po miesiącu. Tydzień one mają na takie zapoznanie się terenu i... No i co myślisz, to, że trzymają tą pokrywę, to jest tym kluczem? No kluczem... Wiem, że ściągnąłeś gołębie z Anglii. No miałem z Anglii też ściągnięte, ale... Oni się sprawdzały jako do młodych, a potem kiedy... Ale to już dawno sprowadziłem te z Anglii i oni po prostu do młodych, jako młode super fajnie, a jako stare roczniaki już nie mieli prędkości. I oni mi to zostawili, że w młodych lotach jeszcze mile są szybko, a w starych lotach tracą moje gołębie prędkość. Ale podejrzewam, że to nie jest wina gołębi, tylko moja. No ale miałeś w zeszłym roku chyba drugą nagrodę, bo ja miałem chyba trzecią i czwartą, a ty miałeś z Rychem Szmukałą pierwszą i drugą chyba. Z 300. Tak, teraz tego Eberswalde w naszym oddziale Rysiu Szmukała miał pierwszą drużynę, ja miałem drugą drużynę. A pierwszego gołębia. Ale mówimy o locie dodatkowym gołębi młodych. Tak. Ale ja mówię, że w starych miałeś drugą nagrodę. Tak. No. A młodych dwa lata temu wygrałem też dodatkowy lot okręgowy w naszym rejonie tutaj, na naszych chyba 6 oddziałów leciało. To coś przytuliłeś? No pieniędzy przytuliłem, na karmę na cały rok mi starczyło. No to gratulujemy. Ten rozpłód, te gołębie, 52 gołębie, bo weszłeś na podwórko i mówisz, ja się dziwię wszystkim tym, co chowają dużo gołębi. Tak. Andrzej, ile ty masz gołębi? Ja już tak tylko skromnie powiedziałem, pewnie 120, tak. Żeby się nie śmiał. Tam może być trochę więcej, bo no około 120 pewnie. Wystarcza ci te 50 kilka gołębi? Wystarczy, dla zabawy wystarczy, a sukcesów nie robię takich dużych, bo i mi się już nie chce. Po prostu nie chce mi się wywozić ich, nie chce się ćwiczyć, tyle trenować starych. Powiedz jeszcze nam tak, bo wiem, że miałeś kiedyś fenomenalnego gołębia. Sam kiedyś nawet samiczkę zawoziłem do zapłodnienia. Tak, to był z Żukowa. Pamiętasz numer jeszcze jego? Tak, 2604. To był Żukowa. Jego ojciec był najlepszym lotnikiem w Polsce.
koeficjent miał w C klasie 3 z czymś. W C czy w B to było? W C. I on go potem od sprzedał. Od kogo kolegi, to jaki kolega się nazywał? Józef Rutkowski. I on go sprzedał do Konkola, do Kartus. I ty miałeś młodego po tym. A ja miałem młodego po nim. I on mi dał naprawdę szybkie gołębie, bo jego córka najlepsza miała 76 konkursów. Była najlepsza w Okręgu Gdańskim, chyba przez 2 lata jako weteran. No u mnie gołąb też z tych jajek też się w tamtym czasie bardzo dobrze musimy kończyć. Chciałem jeszcze w sumie o coś zapytać kolegę. No ale teraz Jola zatrąbiła. No nic, w sumie jeszcze kolego, jakby ktoś chciał zadzwonić, to możemy podać numer telefonu do ciebie. Można podać numer telefonu, jakby ktoś chciał receptę na młode, co nie giną, to jest taka recepta. Poprosi mi numer telefonu. 502-246-960. Serdecznie dziękuję ci, Andrzej, pozdrawiam, dobry lot. Dziękuję, dobry lot.